Magdalena Mazur-Ciseł, Legendy Lublina dla dzieci. Skrzynia złota u Bernardynów. Minęły już wieki od czasu, kiedy na przedmieściach Lublina zaczęto budować murowany kościół i klasztor dla zakonu Bernardynów. Było to w pobliżu miejsca, gdzie znajdował się plac straceń, na którym publicznie wykonywano wyroki na skazańcach. Ziemię, na której miał stanąć kościół, podarował Bernardynom rajca miejski Jakub Kwanta, zaś szlachta i mieszczanie lubelscy starali się zgromadzić jak najwięcej pieniędzy na budowę świątyni. Na początku praca szła wartko, pomagał każdy, kto mógł, nosząc cegły i kamienie, mieszając zaprawę czy też murując. Minęło parę tygodni. Widać już było wysokie mury świątyni, gdy nagle, chociaż byli chętni do pracy, roboty wstrzymano. Zabrakło bowiem pieniędzy na zakup materiałów do dalszej budowy. Mieszkańcy Lublina martwili się, co będzie dalej. Nie było w mieście osoby, która by się nie zastanawiała, czy uda się dokończyć budowę kościoła. Aż tu nagle, pewnego wieczoru, rozpętała się nad Lublinem ogromna burza. Niebo pokryły ciemne chmury. Zerwał się silny wiatr. Dookoła lśniły błyskawice i grzmiały pioruny. Nad miastem zapadł zmrok. Tej nocy pełnej grozy każdy, kto nie musiał wychodzić na dwór, siedział w domu i ani myślał o spacerach. Pachołkowie miejscy, przebywający w ratuszu, ówczesnej siedzibie władz miasta, a następnie Trybunału Koronnego, z lękiem słuchali kolejnych grzmotów przetaczających się nad miastem. W pewnym momencie usłyszeli przedziwny huk. Zaciekawieni czym prędzej podbiegli do okna i ostrożnie wyjrzeli na ulicę. Wówczas blask błyskawicy, niczym potężny reflektor, oświetlił miejski rynek i oczom pachołków ukazał się zaprzęgnięty w woły wóz. A to co? Pytali zdumieni nawzajem. Jak tu się woźnica dostał, skoro już noc? Przecież brama krakowska zamknięta, grodzka także, a mosty zwodzone podniesione, rozważali głośno. Trochę wystraszeni, wyszli jednak przed budynek ratusza. Wołali woźnicę, ale nikt nie odpowiadał. Rozejrzeli się naokoło, ale nikogo nie było widać. Podeszli więc ostrożnie bliżej. Kolejna błyskawica oświetliła w tym momencie lubelski rynek i oczom ciekawskim ukazała się wielka drewniana skrzynia, która stała na wozie. Chcąc sprawdzić, co znajduje się w środku, pachołkowie zadecydowali, że trzeba tajemnicze znalezisko jak najprędzej przenieść do ratusza, zanim ktokolwiek inny je zauważy. Co za okropny ciężar, jęczeli z wysiłku, dźwigając wielką skrzynię. Gdy w końcu weszli już do budynku i zamknęli drzwi za sobą, kolejna błyskawica rozjaśniła niebo, a wóz z wołami w okamgnieniu zniknął z miejskiego rynku. Tymczasem do ratusza czym prędzej przybył wójt i rajcy miejscy, którzy o niezwykłym wozie dowiedzieli się od jednego z pachołków. Prędko, prędko, otworzyć skrzynię, zarządzili. Kiedy po chwili podniesiono wieko, obecnych ogarnęło ogromne zdumienie. Skrzynia po same brzegi wypełniona była złotem i pięknymi klejnotami. Na górze skarbów zaś leżał list, zaadresowany do rajcy miejskiego Jakuba Kwanty, który natychmiast otworzył i przeczytał pismo, a po jego rozpromienionej twarzy widać było, jak bardzo ucieszyła go ta wiadomość. Uszczęśliwiony i wzruszony Jakub Kwanta oświadczył zebranym w ratuszu, że skarby po brzegi wypełniające skrzynię są prezentem od nieznajomego, dzięki któremu uda się dokończyć budowę kościoła i klasztoru dla zakonu Bernardynów. To cud, cud niespotykany, powtarzali wzruszeni mieszkańcy. Minęło niewiele czasu, a na przedmieściach Lublina, tuż przy trakcie prowadzącym w stronę Krakowa, wznosił się piękny kościół i klasztor. Stało się to, jak podaje legenda, dzięki skrzyni, którą, choć kościół nie jest już pod opieką Bernardynów, możemy zobaczyć w świątyni jeszcze dzisiaj. Czytał Dariusz Dudek.